Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Fama, Michał Maruszak, razem z telewizją Amazing, z portalem tvtomaszów.pl, a także przeglądem lokalnym Famka. Co tydzień zapraszamy innego gościa. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Stanisław Stein, to przewodniczący Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Proszę nam powiedzieć, do jakiej partii pan przynależy, jaką opcję polityczną pan reprezentuje? To znaczy, ja w wyborach samorządowych w roku 2010 startowałem z list Prawa i Sprawiedliwości. Jest to on mi najbliższa partia, a w poprzednim okresie należałem do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. I to jest ideologicznie partie bardzo mocno zbliżone, w związku z tym miałem propozycję startowania z list Prawa i Sprawiedliwości. Wykorzystałem, no i udało się. Proszę nam powiedzieć, pracował pan w starostwie powiatowym, teraz pan pracuje w urzędzie miasta. Proszę nam powiedzieć, gdzie jest mniej konfliktów, gdzie pracuje się łatwiej. Jakie pan ma może wspomnienia z poprzednią pracą? To znaczy, ja w swoim życiu każdą pracę, którą wykonywałem, starałem się wykonywać sumiennie, starannie, na ile mi to było możliwe. Praca w powiecie to ma inny charakter, jako na stanowisku wicestarosty czy członka zarządu. Czyli zdecydowanie można więcej zarobić. No, inne są zarobki. Natomiast w Urzędzie Miasta, na stanowisku przewodniczącego Rady, też jest inny zakres. No, są to wszystkie funkcje dosyć takie szczytne, które przynoszą dla mnie osobiście zadowolenie i cieszę się, że mogłem w swoim życiu je pełnić. Dla dobra miasta, dla dobra mieszkańców. Czyli w tym momencie bycie radnym, przewodniczącym Rady Miejskiej to pewien prestiż w mieście? No, jest to w jakimś stopniu prestiż, ale są to i duże zobowiązania i wymagania w stosunku do mnie samego, żeby pewnym zagadnieniom i wymogom sprostać. Jakie są to wymagania? No, wymagania to jest pewne doświadczenie, trzeba mieć w pracy samorządowej, umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania niektórymi pracami, czy to w Radzie, czy ewentualnie jak byłem w powiecie również. No, trzeba się tego było powoli uczyć i w dalszym ciągu nauka jest wskazana. Proszę nam powiedzieć, jak ocenia pan władze naszego miasta? Czy podejmują słuszne decyzje? To znaczy, jesteśmy no, niecały rok jeszcze tutaj we współpracy z władzami miasta. W mojej ocenie podejmują różnorakie działania, które powinny służyć miastu i służą, z tym, że na jakieś większe efekty no, jeszcze trzeba trochę poczekać, bo to jest dopiero kilka miesięcy. W każdym razie obserwuję zaangażowanie na przykład przy niektórych tematach, które są realizowane, duże zaangażowanie pracowników, z tymi, którymi mam kontakt, no nie ze wszystkimi jednak. No na mnie natomiast, jeśli chodzi o efekty, to trochę jeszcze trzeba poczekać, żeby były one widoczne. Proszę powiedzieć, czy to nie jest tak, że radni w wielu sprawach niestety podczas sesji milczą, tak jak podczas ostatniej sesji, która tyczyła się bardzo ważnego tematu, jakim jest dla naszego miasta rewitalizacja? To znaczy, to była może wyjątkowa sytuacja, jeśli chodzi o tą ostatnią sesję nadzwyczajną, ponieważ zwołaliśmy ją na wniosek pana prezydenta w związku z uwagami, które wpłynęły do projektu złożonych przez Urząd Miasta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do Urzędu Marszałkowskiego. Te uwagi zostały nam przekazane i dokładnie umówione na posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów, której ja też jestem członkiem, jak również Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Mieszkaniowej. Tam były szereg pytań, wyjaśnień i później na tej sesji, no może nie było tych pytań, bo radni już zapoznali się dużo wcześniej. Przedstawiała je pani skarbnik, pani pełnomocnik do spraw rewitalizacji w Urzędzie Miasta, ale niemniej jednak jeszcze na samej sesji dokładnie były omówione, podane też w telewizji wyjaśnienia i projekty uchwał przez też te osoby. Ale w poprzednim wywiadzie pan powiedział, że no niestety rozmawialiście podczas komisji i no, nie należało marnować czasu podczas sesji, żeby te tematy ponownie poruszyć. Czy to prawda?
Nie, no ja chyba tak nie pamiętam, żebym tak sformułował, nie, bo czas to my musimy mieć zawsze na wszystko, i czy to podczas sesji, czy w czasie pracy komisji. To dlaczego radni milczą? Dlaczego radni nie dopytują? Radni już dopytali, akurat w tym przypadku, w czasie tej ostatniej sesji nadzwyczajnej, wszystko było wyjaśnione i dopytane na posiedzeniach, bo to dwie komisje były zebrane. Czyli czy uważa pan, że mieszkańcy naszego miasta mają pełną informację, jeśli chodzi o, oczywiście o rewitalizację? To znaczy ja odnoszę się tutaj do sesji tej nadzwyczajnej. Po przedstawieniu projektów uchwał przez osoby kompetentne, w tej części akurat zagadnień sądzę, że powinni mieć. Natomiast jeśli chodzi o szerszy problem rewitalizacji, być może jeszcze pewne nie mają, bo jak wiemy, Urząd Miasta złożył 4 projekty, nad którymi pracuje Urząd Marszałkowski. Być może jest poddawane są ocenie formalnej te projekty. Jeżeli będą następne jakieś uwagi, no to sądzę, że będzie też opinia publiczna znać i wiedzieć je. Czy to oznacza, że między radnymi jest tak zwana zmowa milczenia, czy po prostu nie chcecie przeszkadzać prezydentowi i jego podległym służbom? Nie, nie ma. W mojej ocenie nie ma jakiejś zmowy z milczenia. Radni w poprzednich sesjach, jak o ile tutaj pamiętam, zawsze dyskutują twórczo, merytorycznie. Spokojnie jest, może nie jest jakaś taka sesja chaotyczna. Sesje nie są sesje chaotyczne, merytoryczne. Niemniej jednak pytania są też do prezydenta w ramach ostatnich punktów obrad sesji też, na różne tematy. Panie przewodniczący, jakby pan skomentował sytuację, gdzie wczoraj media próbowały uzyskać informacje o zamknięciu ulicy Warszawskiej związanej z tym objazdami. Odsyłano je do Zarządu Dróg Wojewódzkich w celu zaczerpnięcia informacji. Proszę nam powiedzieć, dlaczego miasto nie jest dobrze poinformowane, co się w nim tak dzieje, co się tak naprawdę w nim dzieje, na ulicach, prawda? Przecież były jakieś uzgodnienia wcześniejsze z Zarządem Dróg Wojewódzkich i to chyba nie jest to żadne. Rozumiem pytanie pana redaktora. No, krótka zmianka w naszej prasie lokalnej była na temat zamknięcia ulicy Warszawskiej. Niemniej jednak uważam, że rzeczywiście informacja powinna być szersza i taką informację pracownicy Urzędu Miasta, jak również powiatu, powinni mieć, bo to jest na terenie naszego miasta. Pomimo, że droga jest krajowa, tutaj jeśli chodzi o ten remont, ale związana z naszą ulicą Warszawską i no troszeczkę może jestem zaskoczony, że państwo nie macie akurat pewnej tej wiedzy i Urząd Miasta nie przekazał w jakiś sposób tutaj za pośrednictwem naszej telewizji lokalnej wszystkim mieszkańcom naszego miasta i nie tylko, bo przecież tą drogą jeżdżą wszyscy użytkownicy, którzy przejeżdżają przez Czyli w tym jesteśmy zgodni? Zgodni jesteśmy, tak. To chociaż w jednym podpunkcie, tak? Nie, no staram się zrozumieć i pan mnie też, że chyba to, co mówię, to w moim odczuciu jest prawdziwe. Proszę powiedzieć, co według pana jest największą bolączką w naszym mieście? Co pana razi na co dzień, przechodząc przez Tomaszowskie ulice, czy poruszając się chociażby po naszym, nie wiem, czy nieszczęsnym Placu Kościuszki? To znaczy ten Plac Kościuszki tak w poprzednich dwóch kadencjach i teraz nie miał szczęścia, żeby być w jakimś stopniu... Czyli jest nieszczęśliwy. Tak, nie miał szczęścia, żeby być zrealizowanym. No sądzę, że teraz podejmowane działania przez władze wykonawcze miasta, ponieważ są złożone 4 projekty, gdyby one przeszły tą ocenę formalną, a później do oceny merytorycznej, no to jest szansa, że w jakimś tam niedługim okresie ta wizja naszego Placu Kościuszki może się zmienić, może być upiększona i wyglądać inaczej. Ale jest to też taka sytuacja, że Urząd Marszałkowski na dzień dzisiejszy ma 70 milionów środków, natomiast nasze 4 projekty, które są złożone, jest wartość 60. Także no, trzeba tutaj się mocno spiąć, dobrze zrobić projekty poprawnie, żeby uzyskać. Ja widzę, że jest pan bardzo optymistycznie nastawiony do tych projektów, do działań prezydenta i jego służb. Panie redaktorze, z czego to wynika? Panie redaktorze, akurat uczestniczę też we współpracy
przy projekcie modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowania części aglomeracji Tomasza Mazowieckiego w spółce naszej wodociągowej, znaczy w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. Zdaję sobie sprawę, ile to pracy kosztuje, jak trzeba zabiegać, jak trzeba właściwie dokumenty przygotować, które podlegają różnym ocenom. No akurat w mojej pracy tutaj zawodowej tą ocenę formalną żeśmy przeszli. Jesteśmy po ocenie merytorycznej. Są dalsze procedury związane z realizacją tego projektu i sądzę, że w Urzędzie Miasta chyba też umieją to urzędnicy przygotować i zrobić, a jak nie, to są konsultacje z różnymi ludźmi. Można zaciągać informacje, konsultować i te projekty przygotować należycie. W takim razie trzymamy kciuki, trzymam Pana za słowo, że rewitalizacja odbędzie się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Ja tylko nieskromnie mówiąc, czasem warto dodać, że historia lubi się powtarzać i my Polacy w ogóle mamy to do siebie, że popełniamy te same błędy. I oby tych błędów było jak najmniej. Panie redaktorze, uważam, że no już nie ma czasu na jakieś zabawy. Trzeba podejmować działania i zrobić to, bo jeżdżąc po innych miastach, innych terenach widzimy, że się zmienia. Sądzę, że w naszym mieście też powinno się zmienić. A ja Państwu przypomnę, że nasz dzisiejszy wywiad będzie można zobaczyć w telewizji Amazing w sobotę i niedzielę po godzinie 16, także będzie umieszczone na portalu tvtomaszów.pl, także w przeglądzie lokalnym FAMKA. Ja Państwu przypomnę, że razem z nami był Pan Stanisław Stańdo, przewodniczący Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Michał Maruszak, dziękuję Panu bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję Panie Dyrektorze, dziękuję Państwu. Dziękuję za zaproszenie mnie do dzisiejszego tutaj studia.